stołówka żołnierska 11 batalionu zmechanizowanego. No i fajne rysunki na drzwiach. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Czarno-Biały Urbex. Dziś zwiedzimy sobie 42 zmechanizowany pułk piechoty. Na początku może wyjdziemy, można powiedzieć, do kaplicy. Potężna. To jest taka kaplica, można powiedzieć. Tutaj mamy na oknach takie krzyżyki, czyli mógł tu być szpital. Droga ewakuacji. Jesteśmy blisko. Szpital. Jesteśmy blisko drogi, więc trochę będzie słychać. Opoklejane, że tu szpital. Można powiedzieć podobnie jak w Legnicy. Ale wow, do schronu OPL. O, ale to za chwilę. Cała ta jednostka wojskowa została wybudowana w 1911 roku, a skończono w 1913. Jak to wiadomo, z początku tu stacjonowali Niemcy. Tutaj poddasze jest. Wow. A potem przejęła to armia radziecka. Dziwne takie wejścia, niskie, wąskie. Patrzcie, jak to się ciągnie. Czyli tam w prawo, a to jest zamurowane. Czyli do tamtej części trzeba będzie się dostać chyba inaczej. A tutaj także mamy stryszek, czyli do tamtej części będziemy musieli się chyba oknem wbić. Wszędzie są te. Ale oknem to wiesz, zajawka jest. No co chodzi? Idziemy do schronu OPL. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. Ale bym powiedział elegancko. Po prawej stronie taka ala szatnia, to wygląda taka półka. Nieźle, nieźle. Tam się coś ciągnie. Jeszcze tu. Szukamy tego schronu. Patrzcie, jak to się ciągnie, ja pikole. Pod całym tym budynkiem. Jakaś wata na podłodze. Pusto praktycznie. I takie pomieszczenia po prostu. Tu zapewne był ten schron OPL. Bo to prawdopodobnie miało być takie szybkie wejście do schronu. Magazyn wymienny. Papiery na podłodze. Papiery? Wow. Zlecenie asygnata. Na mnie to wygląda jak jakieś od elektryki. Ale nie mam pojęcia. Sprzęt kwaterunkowy. Czyżby to jakiś, jakby to powiedzieć, mundurek? Talerz. Lubiana. Made in Poland. Ze wzorkiem. Szafki. Zapewne trzymali tu jakieś dokumenty kwaterunkowe.
Mega. Czyżby tu na gaśnicę? Tak to wygląda. Ostatni zakamarek tej piwnicy. Schron OPL. Można powiedzieć, druga część podobna co tam była. Szafa. Teraz, żeby to nie popękało nic. Instrukcja BHP. Instrukcja PPOSZ. Tak jak normalnie w pracy. Chroń swoje zdrowie, nie pal, nie pij. A to ciekawe. Schemat przyjęcia żołnierza w garnizonowej izbie chorych oraz utrzymanie porządków na salach. I tutaj była wszystkie wywieszki na tablicach. Punkt PPOSZ. Tablica informacyjna. Tutaj także jakaś info. Tablica sobie leży. Oświata zdrowotna. Po polsku już. Tablica informacyjna. Gabinety. Lekarze. Godziny przyjęć ambulatoryjnych. Powiedzcie sami, taka się tu trzymało. Pani pielęgniarka miała po prawej stronie. Miała swoje takie ampułki. Taka instrukcja była. Możliwe, że to jest jakiś oddział, powiedzmy, zakaźny. Był tak jakby odizolowany od reszty szpitala. Kolejne części szpitala i klapki, które zgubiła pani pielęgniarka. Tak jakby coś tu się wieszało. Ciekawe, co to za pomieszczenie. Szatnia. Tu była szatnia. Pomieszczenie i tutaj tak jakby wejście. Dziwnie w takie łatki wszystko jest pomalowane. Tak jakby także jakiś oddział był na dole dla pacjentów. Jakieś poduszka. Na to mogli kłaść pacjenta. No i co można powiedzieć? Wszędzie po całej długości takie pomieszczonka są. Fajny napis z drzewa 03. Jeszcze plomby widać, napisy. Plomba na kapslu. W środku plomba z napisami. Jeszcze po rosyjsku. Tędy się wchodziło na główny oddział. Patrzcie, jaka wielka sala. Tu zapewne, tak można powiedzieć, recepcja tu była. I przyjmowano pacjentów. Tylko obok recepcji mógł się znajdować gabinet lekarski. Fajnie to było oszklone. I tu zapewne takie także pokoje lecznicze. W niektórych pielęgniarki były, jak to w szpitalach. Patrzcie na tą tablicę. Czołg. Znaczek. Takie koło. Można powiedzieć, taka kierownica, a tu takie koło zębate. Idziemy zobaczyć, co się kryje u góry. A widać, że strop jest nieoryginalny. Coś musiało być przebudowywane. Tu chyba drugi oddział, na dole jeden, u góry drugi.
Tutaj jakieś tablice. Tutaj tak jakby się pyliło. Albo mi się wydaje. Tutaj na pewno się paliło, bo to widać. Wow, ale tu piecyk fajny. Zobaczcie. Się podkładało i fajnie się paliło. Komin gdzieś musiał iść. Zapewne tędy. I tam gdzieś na zewnątrz albo do góry pionem. Mega sprawa. W sumie to wygląda jak takie okna balkonowe. A tu już wyżej będzie strych. Także sobie parkiecik leży. Tu mógł być jakiś gabinet, bo macie powiedzmy jakieś zaplecze na przechowywanie czegoś. A tutaj lekarz albo pielęgniarki zajmowały sobie tam pomieszczenie. Tutaj zapewne wielka świetlica. Mega. Okna jeszcze są. Fajnie to wygląda. I patrzcie, jaka tu przestrzeń jest. Niezła. Z kierunkami ewakuacji. Wojsko służy narodowi. Jakby nie powiedzieć, prawda. Tutaj kolejna część. Wielki ten szpital. A przejdziemy do drugiej części szpitala od razu. Co my tu mamy? Nawet w Moro jest coś. Kolejne części strychu. A my sobie pójdziemy na dół. Powiem szczerze, wielkością porównałbym do szpitala poradzieckiego w Legnicy. Też jest ogromny. Po dużo labiryntów jest. Tutaj drzwi zamknięte. Tutaj coś pisało. Nic tu nie ma. Jedna z sal następnych z drzwiami 103. Tutaj taka dziwna czarna łazienka. Ciemne kafle. Może tu jakiś rentgen był? Umywalnia. Ale dziwne, że czarne w ogóle kafelki. To coś musiało być związane z chirurgią. Tak mi się wydaje. Będziemy wchodzić do jednego z koszarowców. Także mamy do schronu OPL. Pięknie to wygląda. Wszystko można powiedzieć podobnie robili. O, batalion, napisy. Tak, gdzie? Wow, batalion. Batalion czołgów. Mamy czołg narysowany. Jakieś herby. Piękna sprawa. Drzwi trochę przechylone, ale nieźle to wygląda. Żołnierze stacjonujący w tej jednostce brali udział w 1968 roku w operacji Dunaj, a także w stanie wojennym w latach 1981-83. Tutaj mógł się znajdować w sumie cały sztab. Skrzynia pamięta swoje lata.
łóżko. Wygląda, jakby ktoś spał. Łazienka. Jakiś sztab szkoleniowy czołgistów. Czołgista Janek, Rudy 102, kto nie pamięta. Tutaj taka jakby ala stołówka. Albo kuchnia. Doszliśmy na drugą klatkę schodową. Zapewne półka na buty. Powiem, że fajna. I tutaj także taki jakiś znaczek jakiegoś batalionu. Albo trochę czaruje. Też tak może być. Patrzcie na te... Falko! Tak? Patrzcie na te fajne zdobienia nad wejściem. Jakiś krzyż. Widać, ściana z desek na dole była. Tak jak w szkole. Ale to był ośrodek szkoleniowy. Podobają mi się te malunki nad drzwiami. Tutaj także parkiet już dostał. Swoje lata ma. Balkonik z muru. Wow. Fajne. Oczywiście na końcu tutaj. Tutaj macie narysowane na przykład czołg. To na przykład każda z sal służyła na przykład do innego szkolenia, tak jak macie w planie lekcji historia Polski na przykład, to tak tu się szkoliło na przykład z jednego przedmiotu, tutaj z drugiego. Tylko te czołgi są jakoś inaczej porysowane. Wow, jest tak napisane? Patrzcie. Dowódca kompanii. Wow, fajne. Szef kompanii. Trzeba było się zameldować i iść na swój oddział pancerny. Tutaj też jedna fajna sala z kominkiem. Jest jakiś wlot. Dziwnie, bo nie ma wlotu, żeby gdzieś szedł dym. Jakoś to musiało być przerobione. Tutaj mamy jakieś malunki. Tak jak dla dzieci. Tak jakby świetlica. Tutaj mamy takie malunki. Tak jakby świetlica dla dzieci. Tutaj mamy 11 batalion zmechanizowany. Układ pomieszczeń jest taki sam. Więc nie ma co tam za bardzo wchodzić. Szyby jak Baltaslager. I szybkie spojrzenie na Stryszek. Także jakieś pomieszczenia. Natura robi swoje. Jakieś paprocie rosną. Pełno butelek. No i koniec. Takie oto włościa. Fajne drzewo. Małpka i świnka Pepa. Ile tu klocków. Można by się pobawić. Siopon po rowerach pozostawiał. Schron.pl.
I tutaj wszyscy się chowali w razie W. Znalazłeś coś? Zasłonę na oko. Tak? Zobaczymy zasłonę. Powiem, że lata swoje ma. I drzwi. Tu jakaś półka. Jakieś narzędzia. Ha! Wszedłem tamtędy, wyszedłem tędy. Kółko graniaste. Tutaj mamy jakieś zawiesia na półki. Takie w sumie rurowe. Dziwne. Tu zapewne taki można powiedzieć grzejnik. Tu jakieś tak jakby na półki oznaczone. Stołówka żołnierska 11 batalionu zmechanizowanego. No i fajne rysunki na drzwiach. Okafelkowane boki na zielone. Patrzcie, jakie wielkie pomieszczenia. W sumie to stołówka. Tu można było powiesić sobie ubranka. Piękne szyby. Ale tu wielkie. Tam mogła być kuchnia, a tu cała stołówka. Takie jakieś kotary, jak na weselach. Tam jeszcze wejście na górę. Wow. Smacznego. Tutaj zapewne zaplecze kuchenne. Fajnie, fajnie. Tutaj wszystko przyrządzali i podawali na stołówkę. A tędy się podawało. Fajnie. Następne schody. Powiem szczerze, podobnie jak w Neues Lager. Też tak była stołówka, duże pomieszczenie i tutaj także schody na górę. Wejdziemy sobie tam tym. Mega klimatyczne wejście. Boczne wejście dla pracowników. Ładne szczebelki. Barierka sama fajna. Chcę tak jakby odnowić. Mega to by było, by to wyglądało. Także no dwupoziomowe. Tutaj kotara jak na weselach. Ciekawe co tu trzymali. I zaplecze takie. Druga strona. Podłoga jak zawsze, jak w kuchni. Spływ do środka. Coś tu musieli szykować. Zajdziemy, zobaczymy jeszcze co jest u góry. Strop nieoryginalny. Stryszek. Potężny strych. Schodzimy do piwnic, stołówki. A w piwnicach może coś znajdziemy ciekawego. Jakieś listy. Tutaj takie pomieszczenie także z listami. Klosz z lampy. Z takiej schronowej.
W razie W w każdym budynku mieściły się schrony OPL. W razie jakiegoś nalotu bądź bombardowań. Coś tam jest? Patrzcie, patrzcie na to. Po prawej i po lewej stronie kafelki. Tak jakbym szedł nawet w każdym pomieszczeniu. Ciekawe. I tutaj się kończy to. Takie pomieszczenie ciekawe. Jakby szpitalne. Na górze zawieszane kable. Na rury. Patrzcie na to. Są jakieś podziurkowane ściany. Normalnie kafelki, perełka. Ubikacje na dole są. W każdym schronie musiało być jakby doprowadzenie powietrza i sanitarne rzeczy plus jedzenie, zapas jedzenia. Zajrzymy jeszcze do jednego z budynków. Trzypiętrowy. Nieźle. Na wejściu mamy listka takiego. Tutaj także do schronu OPL. Na wejściu jakieś łoże. Kompania saperów. Widzicie, każdy z takich budynków służył na przykład na inny dział szkolenia. Tutaj jak widać szkolili się saperowie, a tam batalion czołgów. A budynki po prostu takie same pomieszczenia. Więc myślę, że zajrzymy sobie jeszcze na drugie piętro. Ta sala mi się podoba. Tak jak na lekcji kiedyś się stało, opartym o ścianę i czekało się na lekcję. Tutaj mamy coś narysowanego. Delfiny. Jezioro czy morze, ocean. Ze skał płynie woda. Tutaj także, o, normalnie perełka. 1920-1993, 24-42. Taki szeroki oddział, 42 batalion. I tutaj znaczek fajny. Mamy jeden zamknięty budynek. Budynek, który był zamknięty z tamtej strony wejściem głównym. Zobaczymy tylko, czy to jest także stołówka. Tak, to będzie ta druga stołówka. Patrzcie, ile tu musiało być żołnierzy, że aż dwie stołówki są. Kucharz dyżurny. Akcyjna. Bloko. Druga stołówka. Fajnie, fajnie. Wejście główne zamknięte. I żyrandor. A jeszcze was zaprowadzę na drugie pięterko, chociaż lukniemy na szybkiego. Jak to tu wygląda? Potężnie. Dobra, i zwijamy. I tutaj będziemy kończyć naszą niezwykłą przygodę. Jeżeli wam się podobało, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. A teraz trzeba tam wejść, żeby zjeść.